of the gods and demigods created from the void, Tetsu heir to the realm of Omnium, received a gift with which he toyed. Sudeki and all its subjects would worship him alone, yet still he longed for another god to share his celestial home. So drawn from him, his crystal skin, another child was born. Yet slicing one, though good and true, the light from dark was torn. At first, the brothers celebrated and shared their world in faith. But then the dark grew powerful and love was laid to waste. The dark gave swing to the selfish twin and he banished out his brother. Now weakening, the good twin fled in search of help from others. Of animal men, one wise and fair, his tribe they turned to flee, while human beings hid their feelings, save the heroic three. 'Twas separation brought us here. How selfish was my wish. So unity will be our new goal. We fight, the angel hissed. They fought the beast so powerful and forced him to give in. Then, as battle silenced, a rage came o'er the twin. The world was torn asunder, the subjects split in two. Unable to reach the afterlife, death drifted in the gloom. And then the magic ceased, silence took control. An age 1,000 years would pass before these kin would toil. And of the four who bravely fought, their fate was not to end. For time would tell to save from hell, we will need these friends again. Now is the hour that my brother wakes. Cześć, ja jestem Admiros i witam was bardzo serdecznie w mojej nowej serii, serii z gry Sudeki. Tak, wybrałem tą grę, ponieważ jest to już ostatnia chyba, może nie ostatnia, przedostatnia gra, którą kiedyś grałem i którą nie ukończyłem. Dlatego postanowiłem, że czas w nią zagrać, czas ją ukończyć. I tak, może coś na wstępie. Jest to gra z 2005 roku, wyprodukowana przez studio Climax. Jest to RPG akcji, mamy czterech bohaterów, każdy ma fajne, unikatowe skille. No coś jak może, można powiedzieć, coś jak Final Fantasy. Mamy dwa światy, świat światła i świat mroku i musimy walczyć z tym światem mroku. Mniej więcej tak to wygląda. W recenzji wyczytałem coś ciekawego, a mianowicie, że gra jest od 16 lat, co jest bardzo dziwne, ponieważ jest dość kolorowa, ma bardzo fajny świat, bije się potwory i nie ma tu żadnej takiej specyficznej przemocy, więc myślę, że ta gra powinna być od, nie wiem, 12 lat i byłoby w porządku. Nie wiem, czemu od 16 ją zrobili. Co tu jeszcze powiedzieć? Gra ma fajną grafikę, jak na ten 2005 rok, w którym została wyprodukowana. No i myślę, że trzeba zrobić... Zagrajmy, prawda? Nie ma co tutaj długo czekać. Tak więc... A może jeszcze coś w opcjach popatrzymy. O, i do gry nie ma oczywiście spolszczenia i do tej pory nie wyszło. I chyba raczej nie wyjdzie. O, tu sobie pozmieniamy trochę. Żeby było ciszej. Może tak? Okej. Okay. Text speed. Dobra, to nic nie musimy zmieniać. Tu też jest dobrze ustawione. O ile pamiętam, jak kiedyś grałem, teraz Enter. Zatwierdzamy. Okej, zostaną zapisane opcje, gdy wezmę nową grę. A więc nowa gra i jedziemy z tym koksem. No, wykonuje się fajne kombosy. Każdy bohater ma zupełnie inne kombosy. Coś jak Devil May Cry, można powiedzieć. Taki RPG w połączeniu z... Oj, mamy filmik. Fajnie się zaczyna, lubię ten początek. Oj, mamy głównego bohatera, czyli jednego z głównych bohaterów, bo jest ich czterech w sumie, ale to jest taki najważniejszy, czyli Tal.
O ile dobrze pamiętam, Tal się nazywał chyba. Syn generała. O, biegnij, biegnij. Wow, o, tu jest ten. What's the big hurry? Tal. Sorry, Elko. Tilly, I'm late. I'm really late. My apologies, ma'am. Ah, you clumsy ox. Watch your step. No i poznaliśmy właśnie trzech bohaterów. Tala, Elko, Buki. To jest Buki. Brakuje jeszcze jednego, ostatniego bohatera. Księżniczki, chyba. Late again, Tal! I haven't the time to wait around for you. You're supposed to be a soldier. Now listen up! For I'm about to change your lives forever! I'm gonna make men of you if it's the last thing I do. Now, you might be asking yourself, why did you join the army? No i mamy ostatniego głównego bohatera. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Zaraz się dowiemy. So then, Yemi, what's on the agenda today? Elko switches on his tower this afternoon, but you promised we could visit my mother today? Ooh, lucky me. I get to spend all day in a village full of old men. You must have been very bored growing up. I had a lovely time. Only boring people get bored. Really? Well, I was hoping for something a little more exciting, that's all. Perhaps a troop inspection. Wake up, soldier! Haven't you heard a single word I've said? Today is another beautiful day to learn the art of killing. The elite guard treats an enemy's death as an art form. You will learn to cut closer and thrust without mercy. What now? General Arlo, may I have a quick word? This had better be good. I don't need to remind you these soldiers are on active duty. It's just a little VIP visit. Perhaps you could rustle up a display, please? This isn't the circus, it's the army! It is by Her Majesty's request, General Arlo. Is it? Then I guess I'll have to make another exception. Who is she? Her name is Buki. It's her tribe that hold the crystal I was telling you about. Ah, Honorable Buki, we are in luck as it happens. The General here was just putting the elite guard through their paces. General? Yes, Miss, Buki. Now, if you'll step this way, you can watch as we run over the basics of swordsmanship. Tal, you may begin. Okej, czyli zaczynamy grę. Podstawowy trening. Co i jak wykonać kombosy, wszystko. Wszystko, co potrzeba do gry. O, co ciekawe, zauważyłem, że nie ma czegoś takiego jak poziom trudności. Dobra, to już pamiętam. Tutaj bijemy, o. Ach, trzeba w odpowiednim momencie nacisnąć. Jeżeli naciśniemy zbyt szybko, to na przykład będzie coś takiego, o. Kurde. O, przekreślone. W sumie ich się nie da zabić, to tylko trening. Okej, okay, activate your block, bring up your shield, default space. Boom, mamy tarczę. Nigdy jej nie używałem jak grałem, nie wiem czemu. Zawsze robiłem kombosy tylko. Okej, okay, combo, action 1, action 2. Boom, zrobione. Combo attacked when the circle is a combo bar turns blue. No problem. Jeszcze coś? Okej, okay, inne kombinacje. Kurde. Okej, okay, chyba już. Jeszcze nie? Okej. Okay. A, wypróbuj, dobra, escape, czyli nie chcemy już więcej ćwiczyć, bo wszystko już wiemy. Is the art of swordsmanship. Remember, your sword is your best friend. As you can see, Miss Buki, if you love your sword, you can keep the whole world at arm's length. You fight well, but a Shadani warrior does not hide behind a sword. I like to see the fear in their eyes and smell the sweat on their brow. Dziwne. There is no substitute for a good sword in your hands. Slow and cumbersome, like all men. Ale kręci tyłkiem.
Oh, good, yeah, that ass. Now listen up, men. Intelligence suggests the Eclorians will darken our skies again soon. Now, we don't understand their motives, but it's down to us to try and stop them from entering Illumina. Illumina. Eclorians employ guerrilla tactics and show no respect for the rules of engagement. They will use every dirty trick they can, and that includes the use of lightspawn creatures. These monsters take many forms, so you'd better be prepared for anything. The enemy attacks in small berserker groups, and the Queen has decreed we are to take no prisoners. Now, there's a lot of country to cover out there, so make sure you all have your own map to navigate with. Dobra, chyba możemy już zacząć grać. Okej. Otwierają nam bramę. Możemy sobie wreszcie wyjść, pozabijać potwory. Robiąc kombosy. A nie, otworzyli nam bramę do miasta. Boże. Co ja gadam. Okej, mamy tutaj weaponsmith. O, tu można save'ować grę przy tej książce. Okej, tu się kupuje jakieś potki zapewne, o ile dobrze pamiętam, u takiego kaczora fajnego. Okej. Wow! Jedziemy. Dal, you better get yourself a map of the wilderness before you go on duty. And go to Kamo's shop in the northeast corner of the marketplace and pick one up. Maps are free to soldiers by order of the Queen. O, nie ma myszki, nie można wybierać, ale wszystko klawiaturą się wybiera. Sure. It's in the northeast corner of the courtyard. Follow me and I'll show you. Okej, wybrałem opcję, że on mi pokaże, gdzie jest ten sklep. Kurde, szkoda, że nie można kamery zmienić. Chciałbym tak bardziej widok od góry. No idź, ale on wolno idzie, Boże. Widzę ten sklep, no to jest bardzo blisko. No chodź. O, dzieci się bawią. Z mieczami biegają. Ha, 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 ha. O, skrzyneczka. No najpierw rozbijemy, bo też można rozbijać słoiki. Coś znalazłem. Slow, redukuje slow efekty, czyli spowalnianie. A tu mamy co? 100 florins, czyli to są te florins, to są te monety. W tej grze. Tak się nazywają. Okej, tu nie możemy oczywiście kamery zmienić, możemy sobie tylko sterować strzałkami. Dobra. O, skrzyneczka. No i mamy naszego kaczora. No kids, no smoking, no drinking, no touching, and no credit. Now, how may I help you? Oh, no credit. I've come to collect the map. It's cheapskates like you that make me work longer hours. Niezbyt przyjazny. Zobaczmy, co ma do sprzedania. Mam 300 monet. Okej, okay, potki na manę, jakieś tam efekty redukujące potki, bronie, 6500, 7500, nie, a, wszystko jest takie drogie, dobra, wow, nie to chciałem, okej, okay, goodbye. You can view your map in the main menu, okej, okay, M, wciskamy. Okej, okay, tutaj mamy na dole jakieś fajne opcje. Okej, okay, wyjście. Questy jakieś. Advancements jakieś. Nie wiem, wydawało mi się, że słyszę samochód. Czyżby ktoś tu wrócił do mnie, do domu? Nothing to buy up here, kindly. Sarkazm. Sarkazm tam był? Czy mi się dobrze? Skarm. Ja sarkazm, lol. Aż zobaczę z ciekawości.
Nie, tylko mi się wydawało. Nie chciałbym tego nagrywać od nowa, gdybym ktoś tu wpadł do pokoju. Okej, mamy mapę. Teraz się otwiera brama. O ile się nie mylę. Hey Tal, the alarm bells are ringing. There are reports of skirmishes on the road to New Brightwater. Arlo wants you to lead a patrol across country in case Princess Eilish gets caught up in the action. Princess Eilish. Eilish. To jest ta nasza księżniczka. Dobra. No to lecimy. O, zrobię coś, co w tej grze powinno się dać robić co chwilę. Ale niestety, aby zapisać grę, musimy iść do książki. Niestety. Dobra, zobaczmy. Nowy save. Mamy tylko Tala w drużynie. Jest save game, oczywiście. O, bardzo ciekawa opcja. Może jeszcze raz, żebyście zobaczyli, bo pewnie nie widzieliście. Time played, czyli pokazuje nam, ile czasu spędziliśmy w grze. Uwielbiam, kiedy jest coś takiego w grach. No dobra, pochodzimy sobie jeszcze tu po mieście, trochę pozwiedzamy. Porozbijamy skrzynki. Zobaczmy, co ma nas... Call me Hagrin, blacksmith, sword master and enchanter of weapon. Magical engraving is my speciality. I can improve any weapon you have. It's true. Okej, może ulepszać nam bronię. O ile się nie mylę. Tak. Może nam ulepszyć broń. No zobaczmy. Wow. No i tak mnie nawet nie stać, więc nie kliknąłbym przez przypadek na coś, czego bym nie chciał. Jakieś tam redukcje damage'a. Check, tu było check. Okej, to jest jakaś owca do wygrania, ale nie wiem, o co chodzi na razie. Alright. Oje, 25 monet. To rozmawiamy z tą dziewczynką. I'm gonna be the first girl to join the Illuminia God, just like the boy. Wow. Chcę zostać żołnierzem. Zobacz. You should meet that Shadani warrior Buki and tell her that. She would kick your butt. Skopię mi tyłek Buki. Dobra. Na razie. Lecimy. O. What the fuck is this? And before you ask, no, that fishy smell is not me. I know it's not everyone's ideal career, but I quite like spending every day up to my neck in fish guts. I used to trade in pearls, but that camo gives terrible prices. All our stock comes from New Brightwater, to the south of the capital. Let me tell you, in the trading game, always sell stuff out of town. Just like the fish, it's worth more. Właśnie mi się coś przypomniało. Zobaczmy, czy mamy coś takiego jak bezdenny ekwipunek. To jest dość ważne. Nigdzie się nie mogę tego F4. Nigdzie się nie mogę tego dopatrzeć. No cóż, bo pamiętam, że kiedyś chyba jak grałem, to było coś takiego, że nazbierałem dużo tych potionów i później okazało się, że już nie mogę więcej zbierać. A tamte dalej miałem. Ale nie jestem pewien. Dobra, jeszcze z nią pogadamy. Hey there, my name is Ravel. I'll bet you can handle your meat. These cuts of Reptuffalo are fresh from the wilderness. Hunting? Czy lubię polowania? Czy nie lubię? Nie lubię. You'd better stay in Illuminar then, or you will face certain death in the wilds. A, no dobra.
Dobra, rozumiem. Well, you better be careful out there. Since the Eclorians appeared, there's been a massive growth in unknown monster types around here. Wow, ale to niesamowite. Ja grałem w tą grę jakieś, nie wiem, 6 lat temu, to nic prawie nie rozumiałem, a teraz mój poziom angielskiego jest na dość wysokim poziomie. Dziwnie to zabrzmiało, ale rozumiem. Rozumiem to, co tam było napisane, to, co oni gadają. Prawie wszystko. What? Well, the gods help those that help themselves. Quick, leg it, boys! Okej, okay. Nie wiem, o co mu chodziło. Wow, wow, ej, what the fuck, zabrali mi pieniążki. 300 miałem, 300 miałem. Gdzie są moje pieniążki? 183 mam. O nie. Dzieciaki mnie okradły, no nie wierzę. Gdzieś pobiegli. Nie, nie będę już gadał. Okej. A, tam nie mogę wejść. Tam jest pewnie mój pokój, o ile się nie mylę. Jest jeden gościu. Dawaj kasę. Hey, let me go. I'm clean, man. I'm clean. Okej, szukamy reszty, dzieciaczku. Ale najpierw sobie zapiszę grę, bo lubię zapisywać grę i jest to potrzebne. Okej. Chociaż w sumie odcinek już trwa 20 minut. Dobra. Zakończymy w tym miejscu odcinek. Jest gra zapisana. Tak więc... Może jeszcze tak... Escape, tu się z wami pożegnam. Więc to jest Sudeki. I będzie to długa seria, ponieważ jest to RPG. Ale jeżeli chcecie więcej nowych serii, bo może mogę jeszcze zrobić jedną nową serię, ale to zależy od was. Jeżeli będzie 10 łapek w górę, co najmniej 10, nad tą serią, będzie nowa seria niespodzianka. Tak więc ci, co oglądają, łapka w górę. No i oczywiście możecie skomentować. Tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku Sudeki. Trzymajcie się. Cześć!